Witajcie kochani na kanale Kociara Mróczka. Po tej stronie Agnieszka. Dziś przychodzę do Was z kawałami o kotach. A więc zaczynajmy. Pije mąż z kotem. Ech, mówi mąż. Moja stara wczoraj trojaczki urodziła. Nie przeżywaj tak, mówi kot. I jakoś je rozdasz. Kot z kotką siedzą na murku i rozmawiają. Kochana, słyszałem, że gospodarz zabiera mnie do kastracji. Czy będziesz mnie nadal kochać? Tak, kochany. Cały rok oprócz marca. Mężczyzna postanowił pozbyć się kota. Zapakował go do koszyka i wtargał do innej dzielnicy. Zadowolony, że pozbył się problemu, wraca do domu. Kot już tam jest. Niezrażony na drugi dzień wywozi kota za miasto i szybciutko leci do domu. W domu zostaje kota. Myśli sobie, uparta zaraza. Nazajutrz wywozi kota krętymi drogami 100 kilometrów od miasta. Po długim czasie dzwoni do domu. Jest kot? Pyta żony. Jest. To dawaj go do telefonu, bo nie wiem jak do domu wrócić. Blondynka, która pojechała na wczasy, wraca się do kioskarza. Poproszę o pocztówkę przedstawiającą mysz. A nie może być zwyczajna z kwiatkiem? Nie, koniecznie musi być z myszą, bo chcę napisać do mojego kota. Myszka wpada do beczki z piwem i nie może się stamtąd wydostać. Prosi więc przechodzącego obok kota. Kotku kochany, wyciągnij mnie stąd. Ja już się wyciągnę, to na pewno zjem. Lepiej zginąć w twoim żołądku niż w tak okrutny sposób. Więc kot usiadł na krawędzi beczki, ogon zawiesił do środka, myszka wybiegła po nim na górę, po czym zaraz myk do norki. Wyjdź, przecież mam cię zjeść, obiecałaś, woła oburzony kot. Tam, odpowiada mu niedoszła ofiara. Czego to nie gada pijana kobieta? Żona pokazuje katalog z najnowszymi modelami ubrań zimowych i mówi: chciałabym mieć takie lśniące futro. To jest Whiskas. Przychodzi facet z mówiącym kotem do łowcy talentów. Gość musi zademonstrować zdolności kota, więc zadaje mu pytanie. Jak się nazywa drobny węgiel? Miał, odpowiada kot. Potem facet pyta, jaka jest forma czasu przeszłego czasownika mieć? Kot odpowiada, miał. Łowca talentów wyrzuca oszusta na ulicę. Na ulicy kot staje, otrzepuje się i mówi, może mówiłem niewyraźnie. Przychodzi pies ze skarpetą na głowie do lekarza, a lekarz go pyta, co ci dolega? Nie żartuj sobie, to jest napad! Przychodzi drzownica do drzownicy. Cześć, cześć. Jaki jest twój stary w domu? Nie, przyszli chłopaki i zabrali go na ryby. Mała żabka pyta się mamy. Mamo, skąd się wzięłam? A mama odpowiada, nie uwierzysz, bocian cię przyniósł. Dwa szczury jedzą taśmę filmową. Dobry film, mówi jeden. Tak, odpowiada drugi, ale książka była lepsza. To prawda. Jeden żółw wchodzi na górę i śpiewa za rok, może dwa, a drugi schodzi z góry i śpiewa 40 lat minęło i jak jeden dzień. Do księgarni wchodzi czytnik. Wchodzi czytnik do biblioteki i pyta: jest książka Gala? Ano nie ma, odpowiada bibliotekarz. W parku na ławce siedzi młoda, atrakcyjna dziewczyna i czyta książkę. Dosiada się do niej młody chłopak, chce ją poderwać. Jaką książkę pani czyta? Geografię, mówi. Jaka jest główna myśl tej książki? Że najlepszym kochankiem są Indianie. Pani pozwoli, że się przedstawię. Nazywam się Winnetou. W domu handlowym kobieta podchodzi do sprzedawcy. Czy mógłby mi pan polecić jakiś gustowny prezent dla początkującego pisarza? Myślę, że mam coś odpowiedniego, odparł sprzedawca. Gustowny kosz na śmieci. Będzie w sam raz. I tak to wszystko dzisiaj, kochani, z kawałami. Zapraszam do następnego razu. Pa!